Bracia i siostry, chciałbym przeczytać jeden werset, który będzie pretekstem do mojego dzisiejszego rozważania. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu. Ja chciałbym to przeczytać z przekładu Biblii Warszawskiej. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Tutaj bardziej mi się to sformułowanie, ten przykład podoba. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Jest takie przysłowie, takie porzekadło, które na pewno wszyscy znacie, bracia i siostry. Często się używa takiego sformułowania, że nowa miotła dobrze zamiata. Tak, słyszeliście na pewno. Używa się go bardzo potocznie, często w odniesieniu do różnych sfer życia. Na przykład, kiedy jest otwarty jakiś nowy supermarket, sklep, to możemy zauważyć, że tam są bardzo dobre produkty, za bardzo dobrą cenę, ale już po dłuższym lub krótszym czasie wszystko wraca do normy. Czyli jakość spada, a ceny rosną. I to nie jest nic nowego. Taki sposób myślenia i postępowania był znany już w starożytności, 2000 lat temu, w Kanie Galilejskiej. Pamiętacie tą historię? Zabrakło wina. Pan Jezus stworzył to wino, zamienił wodę w wino. Przyniesiono staroście weselnemu i starosta weselny, wow, co to jest? Wszyscy dają zawsze najpierw dobre wino, może i stare, ale dobre, a potem dopiero gorsze, jak już sobie podpiją, jak już ta percepcja zmysłów gdzieś tam spada, kiedy już wiadomo, że wypiją wszystko, no to daje się gorsze. A tutaj właściwie to lepsze zostało nawet zachowane na sam koniec. Ale ta myśl i ta zasada nowej miotły, że tak powiem, funkcjonowała zawsze. Ale co zrobić, drodzy bracia i siostry, żeby zachować to dobre wino aż do końca? Żeby ta miotła zawsze dobrze zamiatała? Żeby to nasze życie duchowe było na odpowiednim poziomie, żeby wręcz wzrastało w górę, a nie opadało w dół. To słowo w gorliwości nie ustawając Panu służcie. Więc Pan chce, abyśmy byli gorliwi dla Niego, abyśmy byli płomienni duchem, abyśmy byli tacy zaangażowani. Bądźcie stali, w liście do Koryntian, 15 rozdziale. Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze gotowi do pracy dla Pana. Tam tak jest powiedziane. Bądźcie stali, niewzruszeni, odporni na okoliczności, na wpływy, na presję tego świata zewnętrznego. Bądźcie stali, niewzruszeni, jak skała, jak jakiś monolit, jak dom na mocnym fundamencie. Nie jak chorągiewka na wietrze, ale jak skała, niewzruszeni, stali, zawsze gotowi do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I czasem, moi drodzy bracia i siostry, odnosimy takie wrażenie, może tylko ja tak mam, ale gdzieś tam z tyłu głowy tak sobie człowiek myśli, daremny trud. Ale w Panu nie. W Panu ten trud nie jest daremny. Być może, bracie, siostro, już opadasz sił, być może często zdarzają się sytuacje, że już tych sił brakuje. Dlatego może w liście do Hebrajczyków autor mówi, podnieście opadające ręce, wyprostujcie omdlałe kolana. Proste kroki czyńcie, stawiajcie. Bądźcie pełni ducha, pełni zaangażowania. W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale jest taki fragment, który też wszyscy znamy doskonale, on jest zapisany w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza i tam opisane są
te znaki, które towarzyszyć będą, które będą miały miejsce w tych czasach końca, w czasach ostatecznych. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza tam jest taki fragment, który o tym mówi, ale wcześniej jeszcze trzeci wiersz. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności. Powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. I później w 9 wierszu i dalej czytamy. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I mamy tutaj pokazanych parę takich charakterystycznych znaków czasów końca. Przede wszystkim prześladowania z powodu imienia Pana Jezusa. Prześladowania takie, jakie prześladowania są teraz, w tej chwili, we współczesnych czasach, jeszcze nie było w historii. Nawet w pierwszym wieku na taką skalę prześladowani chrześcijanie nie byli. Te prześladowania w pierwszego wieku, za czasów Nerona, miały charakter lokalny, ograniczały się do Rzymu, do jakichś okolic, do jakichś prowincji. A tutaj mamy do czynienia z tak potężnym prześladowaniem, jakie dzisiaj we współczesnym świecie istnieje. Wiele set, wiele dziesiątków tysięcy naszych braci i sióstr ginie w ciągu roku. Jest zabijanych z powodu wiary w Jezusa, więc prześladowania. To jest taka cecha charakterystyczna czasów końca, czasów ostatecznych. Drugi znak, zwiedzenia. Fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy, zwiedzenia w internecie, kiedy tylko byśmy się tak chcieli, a nawet nie musimy się za bardzo starać, możemy znaleźć tyle przeróżnych, dziwnych rzeczy, dziwnych zwiedzeń. Tyle tego jest, po prostu masa. Dlatego tym bardziej, jako bracia wierzący, jako wierzący ludzie, musimy skupiać się na Bożym Słowie. Koncentrować swoją uwagę na Bożym Słowie. Nie wiem, czy to tutaj mówiłem taki przykład. Ktoś mi opowiadał, pewna osoba opowiadała mi, w jaki sposób w banku, to akurat ona miała takie szkolenie, w jaki sposób uczą się rozpoznawać fałszywe banknoty. Nie po tym, jak wyglądają fałszywe banknoty, tylko uczą się, jak wygląda prawdziwy banknot. Po co uczyć się, jak wygląda fałszywy banknot? Tych fałszywych banknotów być może jest setki. O różnym jakimś takim zakresie podobieństwa do tego oryginału. Wystarczy wiedzieć, jaki jest oryginał. Wystarczy wiedzieć, jak wygląda prawda, żeby w mig rozpoznać fałsz. Żeby od razu ta czerwona lampka się zapaliła i Duch Święty nam wskazał, tu coś jest nie tak, uważaj. A więc Boże Słowo. Ja wiem, w tej chwili, kiedy ja przyszedłem do zboru, to pamiętam, na stoisku z literaturą mieliśmy tylko parę książek. Parę książek, które były rozchwytywane. 5 sztuk. Jeszcze żeśmy reklamowali te książki, bo też miałem przywilej być jakby opiekunem stoiska z literaturą. A więc, taka książka Dziecko pokoju, pamiętacie? Nie wiem, czy ktoś tutaj z was, na pewno. Nie mówiąc już o klasyce, Krzyż i sztylet. Więc to były książki, które były rozchwytywane, które się czytało. Teraz przychodzimy na stoisko z literaturą i naprawdę się trzeba porządnie zastanowić, którą książkę kupić. Tyle tego jest. Tyle różnych spojrzeń, tyle różnych pomysłów, a każda bestseller. Boże Słowo. Wróćmy do Bożego Słowa. Boże Słowo. Duch Święty jest tą wystarczającą osobą, która nas może wprowadzić we wszelką prawdę. Oczywiście nie mam nic przeciwko książkom, ale musimy tak podchodzić do tego wybiórczo. A więc prześladowania, a więc zwiedzenia. A w tym wszystkim, jak nigdy dotąd, Ewangelia jest głoszona. Jeszcze nigdy na taką skalę Ewangelia nie była głoszona, jak we współczesnych czasach. Po całym świecie. Za pomocą używane są różne środki przekazu. Biblia została przetłumaczona już chyba na prawie wszystkie języki, a przynajmniej jakieś tam fragmenty, większe lub mniejsze. A więc to jest coś szczególnego, coś niebywałego.
I Boże Słowo mówi nam, że kiedy te znaki będą występować, wtedy nadejdzie koniec. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden znak. Znak, nie znak, nie wiem jak to nazwać. Ale napisane tu jest, że w czasach ostatecznych właśnie, z powodu nieprawości, miłość wielu oziębnie. To taka cecha charakterystyczna czasów ostatecznych. Taki znak czasów ostatecznych. Miłość wielu oziębnie. Czyja miłość? Kogo miłość? Tego świata? Ten świat pragnie miłości, dąży do miłości, szuka miłości, bo sam jej nie posiada. W jakiś sposób źle ją pojmuje. Miłość wielu braci, wielu sióstr, wielu wierzących oziębnie wskutek nieprawości. Wielu wierzących oziębnie w wierze. A Pan chce, abyśmy byli tymi, którzy są pełni zapału, którzy są w gorliwości nieustający, którzy są stali, niewzruszeni. Czy to są jakieś pobożne życzenia? Pan tego pragnie dla naszego życia, dla mojego życia. Pan chce, żebyśmy poruszali się po tej głębinie, nie po tej mieliźnie przy brzegu, po kostki czy po kolana, ale chcę, żebyśmy wypłynęli na głębie, tak jak kiedyś powiedział do Piotra, wypłyń na głębie. Tak kiedyś bywało, nie wiem, czy dalej tak jest, ale czy w starożytności, i później nawet, kiedy był sztorm, kiedy była burza, wtedy wyprowadzano okręty z portu i zakotwiczano je gdzieś tam na pełnym morzu, żeby one sobie tak swobodnie dryfowały, żeby były unoszone przez te fale, żeby nic im się nie stało, bo kiedy były w porcie, one mogły się poobijać o te przybrzeża portowe, nadbrzeża portowe czy falochrony, więc mogły się uszkodzić, mogły zatonąć, ale kiedy były na pełnym morzu, kiedy były zakotwiczone, to one były bezpieczne. I Pan chce, żebyśmy byli na tej głębinie, bo tylko tam możemy być naprawdę bezpieczni. Możemy się uchronić przed tymi wpływami, przed tą nieprawością, przed tym, co dzieje się wokół nas, kiedy jesteśmy na głębinie, nie na płciźnie. Kiedy jesteśmy zakotwiczeni, jak ten okręt, który jest zakotwiczony na tej kotwicy, jest umocowany, może spokojnie unosić się na tych falach. Ta kotwica wiary, nadziei, to jest to, co nas trzyma. Kiedyś Piotr, Pan Jezus powiedział do niego, cała historia, prawda, znamy ją. Uczniowie zobaczyli Pana Jezusa, który kroczy po wodzie. Piotr zawołał, jeśli ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź. Piotr zaczął chodzić po wodzie. Co sprawiało, że on chodził po wodzie? Wiara. Wiara powodowała, że on mógł chodzić, kroczyć po wodzie. Czy jest nam potrzebna wiara, kiedy brodzimy po kostki w wodzie? Nie potrzeba wiary. Kiedy się chodzi po kolana w wodzie, kiedy się chodzi po kostki, brodzi się w tej wodzie, nie potrzeba wiary w ogóle. Wiary potrzeba, żeby stąpać po wodzie, na głębi. Jeżeli nie umiemy wypływać, co nam pozostaje? Tylko chodzić po wodzie. Dlatego potrzebna jest wiara. Pamiętamy, co stało się z Piotrem. Ten jakiś boczny wiatr się pojawił. On się przestraszył, zaczął tonąć. Wspaniała historia. Wspaniała również pod tym względem, że Pan wysłuchał najkrótszej modlitwy, jaka została wzniesiona do Niego. Wiecie, jaka to najkrótsza modlitwa wysłuchana? Panie, ratuj mnie. Mamy dowód na to, że Bóg wysłuchuje takiej modlitwy. Jeżeli będziesz się modlił, Panie, ratuj mnie, Pan Cię usłyszy, Pan wysłucha, Pan poda Ci rękę. Nie ma innej opcji. To jest modlitwa, którą Pan wysłuchuje. Krótka modlitwa, nierozbudowana. Nie było czasu na to, prawda? Śmierć zaglądała w oczy. W ogóle dziwne, że Piotr nie umie pływać, rybak. No ale tak to może kiedyś było. Panie, ratuj mnie. Pan chce, żebyśmy chodzili po wodzie. Żebyśmy chodzili wiarą, żebyśmy się uchwycili wiary, abyśmy byli na tej głębi. Abyśmy byli na głębi, nie przy brzegu, nie na tej mieliźnie. Abyśmy nie byli tymi
oziębłymi, takimi zletniałymi, pozbawionymi pierwszej miłości, wierzącymi, ale pełnymi zapału, gorliwymi dla Pana, bo On coś szczególnego dla nas uczynił. W drugim liście do Tymoteusza Paweł pisze takie słowa do młodego biskupa Tymoteusza. List do Tymoteusza jest, tak się uznaje, że jest ostatnim listem napisanym przez Pawła. Paweł znajduje się w więzieniu tuż przed swoją śmiercią. Ostatni list, jeden z dwóch do Tymoteusza, a w ogóle ostatni napisany przez Pawła. W tym liście właśnie, w 4 rozdziale, są te wspaniałe słowa, które też wszyscy znamy, w których apostoł Paweł mówi: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego, przyjście Jego. To jest niesamowite. Paweł apostoł, który tyle przeżył, który przez tyle różnych opresji przeszedł. O tym możemy czytać w drugim liście do Koryntian, na przykład w 11 rozdziale, gdzie Paweł jakby opisuje to wszystko, co musiał przejść, ile razy był biczowany i sieczony rózgami i gdzieś tam był rozbitkiem i ile razy musiał cierpieć jakiś niedostatek, głód, odrzucenie. A teraz mówi z satysfakcją: biegu dokonałem, wiarę zachowałem. I dlatego jest mi odłożony wieniec sprawiedliwości. Ale nie tylko mnie, wszystkim. Wszystkim, którzy umiewali Jego przyjście. To jest wspaniałe, że w tym biegu nie ma pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Że każde miejsce jest pierwsze. Wszyscy, którzy ukończą ten bieg, nawet choćby się musieli doczołgać, otrzymają ten wieniec sprawiedliwości. To jest piękne. To jest wspaniałe. I Paweł pisze do Tymoteusza. Do Tymoteusza, z którym niejedno przeszedł. Który, tak jak nam sugeruje Boże Słowo, Tymoteusz nawrócił się poprzez usługę Pawła. I Paweł pisze do Tymoteusza, tego młodego biskupa w Efezie. Dziękuję Bogu, to jest 1 rozdział, 3 wiersz i dalej. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o Tobie w modlitwach moich. W nocy i we dnie pragnę Cię zobaczyć. Pomnę na Twoją łzy, by napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w Tobie. Ona to zamieszkała pierwej w Twojej babce Lois, i w Tobie, i w Twojej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w Tobie. A więc najpierw Paweł mówi, przypomina jakby Tymoteuszowi, kim jest, że jego babcia się nawróciła, że jego mama się nawróciła, a i on służy Bogu. Jakby przywołuje tutaj na pamięć, ku pamięci te wszystkie wspomnienia tych wydarzeń, które razem przeszli, jakby uświadamia Tymoteuszowi, kim jest, że jest w nim ta nieobłudna wiara, ale coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło po drodze w życiu Tymoteusza. Bo oto apostoł Paweł mówi do niego z tej właśnie przyczyny, że jest w tobie ta nieobłudna wiara, że jesteś tym wspaniałym moim towarzyszem. Przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem mnie, nie wstydź się zatem Ewangelii, ani mnie jego więźnia, jako więźnia. Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Bożej. Paweł mówi do Tymoteusza: rozpal na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie. Rozpal to na nowo. Co się stało, Tymoteuszu? Kilka lat wcześniej, kiedy był pisany pierwszy list,
apostoł Paweł pozostawił Tymoteusza w Efezie i Tymoteusz był biskupem, był starszym, przełożonym tego zboru i jak mówią takie pozabiblijne źródła, aż do lat 90. był biskupem w Efezie. W latach 90. zginął śmiercią męczeńską, tak mówią jakieś tam pozabiblijne źródła historyczne, świadectwa ojców Kościoła. Więc moi drodzy, coś się wydarzyło. Ten Tymoteusz pełen zapału, pełen ognia, entuzjazmu. Ale kiedy Paweł został uwięziony, kiedy prześladowania się wzmogły, kiedy jakieś przeciwności zaczęły się pojawiać, być może również w życiu Tymoteusza coś ostygło, coś oziębło, w jakiś sposób się wycofał, w jakiś sposób pojawiło się jakieś może zobojętnienie w jego sercu. Dlatego Paweł mówi do niego, rozpal na nowo charyzmat Boży. Charyzmat Boży, Duch Święty, może jakiś szczególny rodzaj służby, do której Paweł był uzdolniony przez Pana, przez Boga. Moi drodzy, bracia i siostry, jakże wielu chrześcijan ma w sobie niesamowity potencjał, niesamowitą taką zdolność. Ja to widzę również w swoim życiu, kiedy patrzę czasem na jakiegoś brata, siostrę, jak, i tak po ludzku myślę sobie, cieleśnie, jak on mógłby być bardzo używany przez Pana, gdyby trochę ognia więcej było w nim, gdyby trochę więcej żaru było. Taką wspaniałą zdolność ta siostra ma, łatwość nawiązywania kontaktu i empatię potrafi taką wyrazić w stosunku do innych ludzi. I to jakieś takie jednorazowe są akcje i nie pozwala Duchowi Świętemu, żeby ją używał w taki sposób stały, prawda? Bo nie ma ognia, bo ten zapał gdzieś ostygł, bo nastąpiło jakieś oziębienie, jakieś schłodzenie. Ta pierwsza miłość, ten pierwszy entuzjazm minął. My tutaj nie jesteśmy prześladowani przez w jakiś sposób fizyczny, prawda? Nikt nas nie torturuje. Ale z drugiej strony jesteśmy prześladowani przez pożądliwości. W tej sielance, w której się znajdujemy, w tym dobrobycie, którym jesteśmy. Te pożądliwości po prostu tak nas gnębią, jak prześladowcy. Ale tutaj czytamy, że Bóg dał nam ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia. Pomyślmy na trzeźwo, bracia i siostry. Pożądliwość przeminie wraz ze światem, jak mówi pierwszy list Jana. Pożądliwości przeminą, dlatego nie miłujcie świata. Nie miłujcie tych rzeczy, które są na świecie. Pożądliwość ciała, oczu, pycha życia. Pożądliwości przeminą wraz ze światem, a ci, którzy pełnią wolę Bożą, będą trwać na wieki. Po co inwestować w rzeczy przemijające, bracia i siostry? Lepiej wypełniać wolę Bożą. Lepiej pozwolić się dać użyć Duchowi Świętemu. Nie wstydź się Ewangelii. Nie wstydź się świadectwa o Panu Jezusie. Nie wstydź się, tak jak tutaj Paweł mówi, mnie, więźnia. Nie wstydźmy się, braci, sióstr. Nie wstydźmy się Pana Jezusa. Bądźmy tymi, którzy są gorliwi, którzy są stali, którzy są niewzruszeni. Weź udział w trudach, mówi apostoł Paweł do Tymoteusza. Przypomina mu, weź udział w tych trudach. Głoszenie Ewangelii, dzielenie się świadectwem to trud. Nawet w naszej rzeczywistości. Jakiś trud to jest, jakąś barierę trzeba przełamać. Jakieś obawy zupełnie nieuzasadnione. Trzeba to przełamywać. Prosić Pana o mądrość. Ja chcę to czynić. Ja chcę to robić. Nie chcę być taki po prostu obojętny. Ale chcę być tym, który rozpala charyzmat Boży w swoim sercu. Wierzę, że wy również. Czasem potrzebujemy sobie to przypomnieć. Czasem potrzebujemy sobie to odświeżyć. Tymoteusz, biskup w Efezie, potrzebował rozpalenia swego wnętrza, swego serca na nowo, na nowo.
W objawieniu świętego Jana w drugim rozdziale i w trzecim rozdziale czytamy o... Jest tutaj możemy przeczytać treść siedmiu listów do siedmiu zborów. I to są zbory w Efezie, w Smyrnie, Pergamonie, w Tiatyrze, Sardes, Filadelfii, Laodycei. I wielu nauczycieli Bożego Słowa uznaje, że te zbory poszczególne odzwierciedlają pewne okresy czasu w historii Kościoła. I oczywiście można się z tym zgodzić. Pierwszy list, jaki tu jest wymieniony, to list do zboru w Efezie. Właściwie to są listy Pana Jezusa do tych poszczególnych zborów. To właściwie Pan Jezus kieruje słowa do tych poszczególnych zborów. I tutaj list do zboru w Efezie. Jezus mówi tak. Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla mojego imienia, niezmordowany. Ale mam przeciwko Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jak jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Kościół w Efezie. Prześladowany, zaangażowany Kościół Pana Jezusa, wytrwały w trudnościach, niezmordowany, wręcz tu jest świadectwo takie o nim. Ale jedna rzecz, jaką Pan ma przeciwko niemu, przeciwko temu Kościołowi, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś. Pierwsze czyny podejmij, nawróć się, upamiętaj się. Dziwna zbieżność. Oto Paweł pisze do Tymoteusza, rozpal na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie, który został ci dany przez nałożenie rąk. Rozpal na nowo, rozpal to, co może zaniedbałeś, to, co ostygło w Twoim życiu. Rozpal. Rozpraw się z obojętnością. Rozpraw się z tym wszystkim. Rozpal na nowo. Podejmij na nowo ten trud świadectwa, głoszenia Ewangelii. Chciałoby się powiedzieć, jaki pastor, taki zbór. Zauważcie, do tego zboru właśnie Pan Jezus mówi: mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwotną miłość, że ostygłeś, że pozwoliłeś, żeby coś wygasło w tobie. Nie wiem, może to jest jakiś taki zbieg okoliczności, ale ja widzę tutaj pewne podobieństwo. Jak ważnym jest, moi drodzy, ale nie myślcie, że to chodzi tylko o pastorów. O wszystkich przywódców. O głowy domu, o głowy rodziny. W każdym zakresie, na każdej płaszczyźnie. Każdy poniesie tą odpowiedzialność za samego siebie. Ja tak powiedziałem, że jaki zbór, taki, jaki pastor, taki zbór. Oczywiście na nas ciąży ta odpowiedzialność. Żeby ten ogień nie przygasał. Żeby ta gorliwość była. Ale bracie i siostro, kiedy staniesz na sądzie, to nie będzie tak, że powiesz, ale to wszystko przez pastora. Żeby była jasność. Popatrzcie. Gdzieś tam ten pierwszy entuzjazm, te pierwsze czyny, te motywy działania, te pierwsze motywy. Gdzieś coś się stało w życiu tego zboru, w życiu Tymoteusza. Właściwie od takiego stanu bardzo krótka droga jest do stanu, jaki opisany jest w liście do Laodycei. Pan Jezus mówi do tego zboru: znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z moich ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba.
a nie wiesz, że jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi, radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wyczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twoja nagość, i balsamu na oczy, do namaszczania twych oczu, abyś widział swój stan duchowy. Podobno w Laodycei produkowano maść na oczy, stąd to ta analogia. Gdzieś tam w górach były gorące źródła. Woda płynęła akweduktem. Zanim przypłynęła do miasta Laodycei, była letnia. Taka letnia woda. Pan Jezus mówi, bądźcie zimni, bądź zimny albo gorący. Co to znaczy, bądź zimny albo gorący? Jestem przekonany, że chodzi o to, aby nasze życie było w sposób wyraźny, określone. Abyśmy nie byli takimi rozmydlonymi. Albo jest takie sformułowanie bardziej dobitne, rozmemłanymi chrześcijanami. Abyśmy byli wyraźni, zrozumiali dla świata. Abyśmy nie byli taką szarą strefą. Zimny albo gorący. Obie te rzeczy są dobre. Zimna woda, źródlana woda, wspaniała, kiedy jest upał, kiedy chce się pić. Człowiek chciałby się napić takiej źródlanej, zimnej, lodowatej wody, która mnie schłodzi, która mnie orzeźwi. Nawet Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, tam jest napisane, że kto poda kubek jakiej zimnej wody jednemu z tych maluczkich, przez to, ze względu na to, że jest moim uczniem, nie minie go zapłata, nie minie go nagroda. A gorąca woda, wspaniała, można zaparzyć kawę, herbatę. Super. A letnia? Zimne mleko. Lubię czasem się napić zimnego mleka. Albo gorący kubek mleka. Letnie mleko. Wiecie, drodzy bracia i siostry, nie chodzi o to, żebyśmy byli jacyś tacy przekorni i powiedzieli sobie, a ja lubię letnią wodę. Ale jeżeli tak myślimy, to występujemy przeciwko Bogu. Bo nawet Bóg nie lubi letniej wody. Tak jest napisane. A skoro jesteś letni, ani zimny, ani gorący, skoro jesteś letni, chcę cię wyrzucić z moich ust. I tam jest o wiele dobitniejsze słowo użyte w oryginale greckim. Tam jest napisane, chcę cię zwymiotować z moich ust. Nie wiem, czy się wam to podoba. Ale tak mówi Boże Słowo. Ten akwedukt w tej drodze z tych źródeł do miasta nie miało co podgrzewać, prawda? Więc ta woda ostygła. Stała się letnia. Stan letności. To jest ten stan, którego Pan nienawidzi. Obrzydliwie letni stan. To jest stan pychy. A pycha to jest rzecz, której Pan nienawidzi. Nienawidzi brudnego spojrzenia. Nienawidzi pychy. Bóg się pysznym sprzeciwia, a daje pokornym łaskę. Ta utrata pierwszej miłości, może to jest taki stan pośredni przed tą zupełną już letnością. Pan Jezus stoi u drzwi i kołacze. U drzwi tego zboru w Laodycei. Ten, kto otworzy, Pan Jezus wejdzie i będzie z nim wieczerzał. To jest taki fragment, który jest bardzo wdzięczny i używamy go do ewangelizacji świata, ale tak naprawdę on dotyczy wierzących ludzi. On jest skierowany do wierzących ludzi. On jest skierowany do mnie i do ciebie. Czy to jest słowo skierowane do mnie i do ciebie? Jak myślicie, bracia i siostry? Pomyślmy przez chwilę. Do mnie i do ciebie. Do mnie jest to słowo skierowane. Tak jak do mnie skierowane jest słowo bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze gotowi do pracy dla Pana.
w gorliwości nieustający, płomienni duchem, służący Panu. Oto stoję u drzwi i kołaczę. W liście do Efezjan Paweł mówi: niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach. To mówi do Efezjan, do wierzących ludzi. Znowu Efes. Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach. No ale przecież w moim sercu mieszka Pan Jezus, jestem zbawiony. On mieszka przez wiarę w moim sercu. Tak, i to nie chodzi mi o ten sens zbawczy. Ale Pan Jezus chce zamieszkać przez wiarę w moim i w twoim sercu, w każdym pokoju, w każdej przestrzeni, w każdym miejscu. On nie chce być tylko gdzieś tam w przedpokoju albo w kuchni siedzieć. Być może, bracie, siostro, są takie rejony w twojego życia, gdzie nie wpuszczasz Pana Jezusa. On chce być obecny w każdym zakamarku. On chce, abyśmy prowadzili Jego życie zgodnie z Jego wolą. On chce być obecny w każdym miejscu, w każdej przestrzeni, w każdym pokoju naszego serca, tego mieszkania. Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach. Apostoł Paweł mówi do Efezjan. Do tych Efezjan, których serca zletniały. Teraz jest sezon grzewczy i no, trzeba palić w piecu, prawda? Czasem jest tak, że przychodzi się do pieca rano, a tam tlą się tylko trzy małe węgielki. Ledwo się żarzą. Co tu zrobić? Co trzeba zrobić, żeby się to znowu paliło wszystko? No, damy troszkę drewienka może, na to jakiegoś węgla. Mówię to oczywiście do tych, którzy nie mają gazu, ale tradycyjnie palą w piecach. Ale jedną rzecz trzeba zrobić. Jaką? Co trzeba zrobić, żeby to się paliło? Jak myślicie, bracia i siostry? Czego potrzeba, żeby się ten ogień palił? Wiatru, tak. Wiatru trzeba. Ruach. Tego powiewu. Trzeba otworzyć furtkę. Albo włączyć wentylator, jak ktoś ma. Trzeba otworzyć furtkę, żeby powstał ten tak zwany cuk, jak to się mówi. Żeby przewiało, żeby zassało, żeby pociągło ten wiatr. Żeby tam wszystko zaczęło buzować i już po chwili wszystko pięknie się czerwieni, pali na nowo, żywym ogniem. Chcesz tak, bracie, siostro, w swoim sercu, w swoim życiu? Chcesz, aby na nowo się wszystko paliło, żarzyło dla Pana? Otwórz tą furtkę. Wpuść tam trochę wiatru. Nie trochę. Całkiem. Niech to wszystko wymiecie. Wywieje. Ten brud może. Stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli ktoś otworzy, będę z nim wieczerzał. Otwórz te drzwi. Otwórz tą furtkę. Niech Duch Święty powieje na nowo. Niech Cię odświeży. Niech rozpali na nowo ten charyzmat Boży, który jest w Tobie. Niech Duch Święty działa. Pozwól Mu na to. Nie ma tutaj żadnej metody. Nie można powiedzieć, że trzeba zrobić to, to i to, żeby było tak, tak i tak. Po prostu to jest tak. To jest daremny trud, rzeczywiście. To jest zakon. To jest wysiłek. To jest męka. Ale żyjemy pod łaską. Poruszamy się wiarą. Dlatego pozwól działać Duchowi Świętemu. Otwórz tą furtkę. Otwórz te drzwi. Nie zamykaj się. Pozwól, aby Duch Święty Ci odnowił, odświeżył Twoje życie duchowe, Twoje serce. Wypłyń na głębie. Ta woda, ta głębia to Boże Słowo. Wypłyń na głębie Bożego Słowa. Poruszaj się wiarą w Bożej obecności, w obecności Ducha Świętego. Tylko tyle możemy zrobić. Pozwolić Panu, aby działał. A co z tą miotłą? Co zrobić, żeby nie tylko nowa miotła dobrze zamiatała, ale i stara? Znaczy, stara to takie może niezbyt ładne słowo, ale jest to przeciwieństwo nowego. Nowe, stare. Pamiętacie Kaleba? Po 80 był.
pełen zapału. Pełen zapału, pełen siły. Jeszcze chciał tam zdobywać te góry. Jak na początku. A temu to już był młody. A już był wypalony. Młody. Tutaj nie ma znaczenia, czy młoda, czy nowa miotła, czy stara miotła. Coś trzeba zrobić, żeby ta miotła dobrze zamiatała. Czy macie jakiś pomysł? W ogóle słowo miotła występuje raz w Biblii tylko, w Księdze Izajasza. I jest to miotła gniewu, sądu Bożego na Babilon. Wymiata ten grzech z Babilonu. Widzę w tym jakieś podobieństwo do naszego życia duchowego. Też jesteśmy tymi, którzy oczyszczają ten świat. Ale ta miotła. Trzeba zrobić dwie rzeczy, żeby miotła dobrze zamiatała. Teraz możecie sobie zapamiętać i to będzie taka instrukcja obsługi. Po pierwsze, czyścić ją. Trzeba oczyścić tą miotłę. Te włosy oczyścić z tych kotów tak zwanych, tak, żeby tam się nie sklejało, żeby tam... To miotłę, te włoski, które mają kontakt z ziemią. Tam trzeba troszkę zadbać o tą czystość. I przypomina mi się historia, kiedy Pan Jezus umywał swoim uczniom nogi. Podszedł do Piotra. Piotr mówi, absolutnie, przenigdy mnie nie będziesz umywał. Jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Oto, Panie, umyj mnie całego. Nie trzeba. Nie trzeba, jesteś czysty. Jesteśmy czyści. Ale poruszamy się po tej ziemi. Po tym prochu, po tych nieczystościach, po tym brudzie poruszamy się. Nasze stopy mają kontakt z tym światem. Dlatego potrzebujemy oczyszczenia. Ale nie w sensie zbawczym. W sensie korekty. W sensie podejmowania właściwych decyzji. W sensie jakiegoś przejrzenia się właśnie w Bożym Słowie. Potrzebujemy takiego ciągłego oczyszczania za pomocą Bożego Słowa. Dlatego Pan Jezus mówi, nie chodźcie po ziemi, tylko chodźcie po wodzie. Może tak nie powiedział, ale do Piotra tak powiedział. Mamy się poruszać po wodzie. Woda jest symbolem tego Słowa Bożego, Ducha Świętego. Kiedy chodzimy po wodzie, cały czas następuje to oczyszczenie, bo nasze stopy mają kontakt z wodą. Czytaj Słowem Bożym. A druga rzecz, jaka jest potrzebna, żeby miotła funkcjonowała dobrze? Jak myślicie? Kiedy się pozamiata, trzeba ją powiesić na gwoździu. Jeżeli ona stoi, wiecie, przyciąganie ziemskie działa. Ten świat działa, przyciąga, kusi, niszczy. Dlatego, kiedy się pozamiata, trzeba miotłę powiesić. Bo przyciąganie ziemskie działa w ten sposób, że te włosy się wypaczają, że one się sklejają, że już potem robi się z tego taki po prostu gnat, którym nic nie można pozamiatać. Tak? Ale kiedy ta miotła jest zawieszona na gwoździu, że tak powiem, w powietrzu, między niebem i ziemią, kiedy nasze oczy są wpatrzone w Jezusa, tego, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala, który jest początkiem naszej wiary i końcem, kiedy jesteśmy zakotwiczeni w niebie, kiedy nasze myśli są w niebie, w okręgach niebieskich, kiedy nie mamy z tej styczności z ziemią. A jeżeli mamy styczność z ziemią, to poprzez wodę, przez słowo. Ale jesteśmy zawieszeni. Trzymamy się Pana. Jesteśmy zakorzenieni w Nim. I to znowu taka, można by powiedzieć, taki paradoks, bo coś, co jest zakorzenione, to zawsze w ziemi, prawda? Owszem, ale kiedy jesteśmy zakorzenieni w Jezusie, to w niebie. Tam jest nasza ojczyzna. Tam jesteśmy zakorzenieni. Bracie, siostro, może coś wypaliło się w twoim sercu, w twoim życiu. Może nastąpiło jakieś ochłodzenie, oziębienie. W jakiejkolwiek tutaj, w jakimkolwiek zakresie. Ty sam wiesz, bo Duch Święty mówi do ciebie. Bóg mówi, Pan Jezus mówi do Kościoła, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Oczywiście możemy zamknąć swoje uszy. Możemy być nieczuli na to, co Duch Święty mówi do nas. Ale On mówi, rozpal na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie.
Nawróć się i podejmij pierwsze czyny. Wystarczy otworzyć drzwi, wpuścić ten świeży powiew, to ożywcze tchnienie, aby te suche kości zaczęły znowu żyć. Wystarczy wejść w głąb Bożego Słowa, w Bożą obecność. Pozwolić Duchowi Świętemu. Niech On działa, niech On będzie pierwszy, niech On czyni swoją pracę w naszym życiu.